Panie Iwanie, powiedz mi, czy nie lepiej by ci było zamiast to gładzić, przyczepić płyty gipskartonowe wszędzie? Nie, zobacz jak to jest. Ale po co to zasłania? Co to jest? Tu monetę czuć. O, proszę, weź, zostaw to, to pieniądz. Dobrze, że masz kask. To jest najlepszy stelaż na świecie, ale z gustem to chyba mu się coś pomieszało. Iwan, to jest wstrętne, no błagam cię. Iwan, chodź, musisz to zobaczyć. To jest dopiero pieniądz, nie? Tamto to grosze były, nie? Tu, człowieku, patrz, jedno centóweczki są. Jak na przykład komar cię w plecy upierdzieli, to może się śmiało plecami tutaj, prawda, odrapać. Niech próbuje. Niech próbuje walczyć ze mną i z Iwanem. A my czujemy tutaj pieniądz, pieniądz, pieniądz. Czy kuchnia zostaje? No, raczej nie. Szkoda trochę tych ścian. A ten swoje. Dariusz! Mroczna łazienka na razie bardziej przypomina sarkofag, ale Lonia już wkrótce sprawi, że nastanie tu jasność. Dorota podała w wątpliwość design mieszkania. A jak się ma jakość wykonywanych tu niegdyś prac? Co to jest? Klej! Nie chciałem, nie wiem, co według tego robić. No ale poziomowali to jakoś. No klejem. Klejem wszystko. Jeżeli chodzi o brak wylewki w przedpokoju i to, że tam było poziomowanie klejem, to szapoba. Dużo na klej poszło, naprawdę. Król się bawił i złota nie żałował. Z kuchni znika stara podłoga. Żegnamy też podwieszany sufit i bez większego smutku rozstajemy się z pozostałymi kaflami.